Otwieram obrady 85. sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Bardzo serdecznie witam wszystkich radnych z zarządem na czele z panami starostami. Witam serdecznie gości dzisiaj, a dzisiaj jest, jak państwo wiecie wszyscy, blok rolniczy. Wobec tego dzisiaj bardzo miło mi witać gości, którzy reprezentują ten dział gospodarki, bardzo ważny. I bardzo serdecznie witam, no może zacznę od pani, pani Agnieszka Kobryń, która reprezentuje panią Justynę Zdolską, która jest kierownikiem powiatowego zespołu doradztwa rolniczego. Witamy panią Agnieszkę. Bardzo serdecznie witam pana Marcina Kazimierczuka, zastępcę dyrektora oddziału terenowego w Olsztynie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jednocześnie radnego województwa warmińsko-mazurskiego. Serdecznie witamy. Bardzo witam również pana Roberta Piotrowskiego, kierownika powiatowego warmińsko-mazurskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie. Witam również pana Bernarda Tomaszewskiego, koordynatora sekcji zamiejscowej w Bartoszycach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, tutaj oddziału terenowego w Olsztynie. Witam serdecznie naszych tu pracowników, czyli pana skarbnika, witam panią mecenas, witam panią tutaj naczelnik biura obsługi rady. Witam wszystkich również mieszkańców Bartoszyc, którzy nas oglądają i całego powiatu i wszystkich, którzy są też poza powiatem i którzy pewnie też być może nas oglądają. Serdecznie witam. Szanowni państwo, żeby sesja mogła być prawomocna, musimy sprawdzić obecność, musimy sprawdzić kworum. Wobec tego w tej chwili bardzo bym prosił wszystkich radnych o zaakcentowanie swojej obecności na swoich pięknych komputerach. Muszę się obejrzeć do tyłu. Jeszcze czekamy na pana Bartka, bo widzę, że fizycznie jest, a jeszcze nie ma tutaj w systemie. Panie Bartku, jak tam sytuacja? Taka czasami złośliwość przedmiotów martwych. To znaczy, jaki tam problem? Nie może się pan zalogować? Czy nacisnąć z lewej strony zakładkę kworum? Przed głosowaniem uchwały powtórzyć się pan. Spróbujmy może powtórzyć, dobrze? Spróbujmy. Dajmy czas. Jeśli można. No jedna osoba to jest bardzo ważna osoba, więc musimy na pana Bartka po prostu poczekać i przepraszam za tą zwłokę, ale rzeczywiście czasami tak jest. Może kolega pomoże.
lewej strony jest zakładka kworum. Jest w porządku. Tak, dziękuję bardzo. Także wszystko jest w porządku. Stwierdzam, że jest obecnych 15 radnych. Wobec tego nasze obrady są prawomocne. Proszę Państwa, pierwszy, teraz, kiedy stwierdziliśmy już prawomocność obrad, to teraz ustalmy porządek obrad. I porządek obrad wygląda w następujący sposób. Ja go przeczytam, a potem spróbujemy go przegłosować. Otóż proponowany porządek obrad wygląda następująco. Punkt pierwszy, otwarcie obrad 85. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Punkt drugi, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt trzeci, ustalenie porządku obrad. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu obrad 83. i 84. sesji Rady Powiatu. Punkt piąty, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu. Punkt szósty, blok rolniczy. Punkt siódmy, podjęcie uchwał w sprawach A, zmiany w budżecie powiatu na rok 2023. Punkt B, zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszewskiego na lata 2023-2036. Punkt C, uchwalenie rocznego programu współpracy powiatu bartoszewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i w wolontariacie na 2024 rok. Punkt D, wprowadzenie zmian w uchwale nr 74/338/2023 Rady Powiatu Bartoszewskiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2023 roku. Punkt E, wyrażenie zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej. Punkt F, określenie rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. I punkt ósmy, zamknięcie obrad sesji. Wobec tego tak wygląda porządek obrad. Jakie są ewentualnie uwagi, gdyby Państwo, jak Państwo uważacie? Nie widzę uwag do porządku obrad. Wobec tego stwierdzam, że przegłosujmy, przepraszam, ten porządek obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tego porządku obrad? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że 15 radnych głosowało za przyjęciem tego porządku obrad. Wobec tego przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu z obrad 83. i 84. sesji Rady Powiatu Bartoszewskiego. Jeśli nie zobaczę żadnych zgłoszeń i uwag, to stwierdzę, że Rada Powiatu przyjęła tak te dwa protokoły. Nie widzę, wobec tego stwierdzam, że Rada Powiatu przyjęła te protokoły na dzisiejszej sesji. Punkt piąty, informacja z posiedzeń Zarządu Powiatu Bartoszewskiego pomiędzy sesjami oraz realizacji uchwał Rady Powiatu Bartoszewskiego. W tym celu bardzo poproszę pana starostę Jana Zbigniewa Nadolnego o przedstawienie tej informacji. Bardzo proszę, panie starosto. Teraz. Bardzo serdecznie dziękuję, panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu pomiędzy 83. a 85. sesją Rady Powiatu, to jest pomiędzy 30 października a 24 listopada 2023 roku. I w powyższym okresie Zarząd obradował na czterech posiedzeniach. To jest w dniach 31 października oraz 7, 14 i 23 listopada bieżącego roku, na których podjęto następujące uchwały. Uchwała nr 206/583/2023 z dnia 31 października 2023 roku w sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu powiatu bartoszewskiego za trzeci kwartał 2023 roku. Uchwała nr 206/584/2023 z dnia 31 października 2023 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą powierzenie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu bartoszewskiego w 2024 roku. I tutaj ogłoszono konkurs na realizację właśnie w tym 2024 roku zadania publicznego polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oferty w konkursie organizacje pozarządowe mogą składać do 24 listopada 2023 roku. I konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 30 listopada.
Uchwała nr 207, /585/2023 z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie przystąpienia do realizacji priorytetu trzeciego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. I tutaj zarząd postanowił przystąpić do realizacji tego priorytetu trzeciego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w celu uzyskania wsparcia na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych dla technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. Uchwała nr 208, /586/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037. Uchwała nr 208, /587/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie projektu budżetu powiatu na rok 2024. I zarząd tutaj uchwalił projekt tej wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2024-2037 oraz projekt budżetu powiatu na rok 2024 i przedłożył wyżej wymienione uchwały w terminie do 15 listopada Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania oraz Radzie Powiatu celem uchwalenia budżetu powiatu na rok 2024. Uchwała nr 208, /588/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu pod nazwą Rocznego Programu Współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ustęp 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok. Zarząd przedłożył projekt do konsultacji w terminie do 23 listopada 2023 roku i tutaj nie wpłynęły żadne uwagi dotyczące tego programu. Uchwała nr 209, /589/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. I powołano taką komisję konkursową celem przeprowadzenia postępowania właśnie egzaminacyjnego dla tego nauczyciela. Jest to nauczyciel Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 imienia Kresowiaków w Bartoszycach. Kolejna uchwała to uchwała nr 209, /590/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 imienia Elizy Orzeszkowej w Bartoszycach do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego. Uchwała nr 9, /591/2023 z dnia 23 listopada 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych na realizację zadania publicznego. I tutaj powołano komisję konkursową właśnie w celu zaopiniowania tychże ofert tego zadania publicznego na 2024 rok, polegającego na świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Tradycyjnie oczywiście w okresie przedsesyjnym Zarząd Powiatu na swych posiedzeniach zajmował się sprawami związanymi z przygotowaniem materiałów pod obrady dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu staroście za to wystąpienie. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do bloku rolniczego. Blok rolniczy jest zawsze w listopadzie. Rolnictwo to niezwykle ważna działalność gospodarki narodowej, a nasz powiat jest powiatem szczególnie rolniczym. I dlatego bardzo proszę o zabranie głosu jako pierwszy pan Marcin Kazimierczuk, zastępca dyrektora KOWR-u w Olsztynie. Panie dyrektorze, bardzo proszę tutaj do mikrofonu. Szanowny panie przewodniczący, szanowny panie starosto, szanowni państwo radni powiatu bartoszyckiego. Jak co roku o tej porze mam zaszczyt przedstawiać informację dotyczącą działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Dział Terenowy w Olsztynie
za rok 2023, za rok, który się kończy. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest instytucją, która co do zasady zajmuje się obrotem ziemią rolną Skarbu Państwa. Robimy to na podstawie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i przede wszystkim ta działalność dotyczy dwóch sfer, czyli wydzierżawiania gruntów rolnych Skarbu Państwa na rzecz rolników, aby zaspokoić ich potrzeby związane z rozwojem gospodarstw rolnych, szczególnie rodzinnych gospodarstw rolnych, bo z ustawy mamy wpisane, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przede wszystkim wspiera rodzinne gospodarstwa rolne zgodnie z artykułem 23 Konstytucji, który wskazuje, że podstawą ustroju rolnego naszego państwa są właśnie rodzinne gospodarstwa rolne, więc zapewniamy w formie dzierżawy grunty dla rolników, jak również sprzedajemy rolnikom grunty Skarbu Państwa, również po to, aby rozwijali swoją działalność rolniczą, rozszerzali i rozwijali swoje gospodarstwa rolne. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie obecnie dysponuje około 150 tysiącami hektarów. To jest jeden z największych zasobów, jeśli chodzi o nasz kraj. Większy zasób mamy jedynie w województwie zachodniopomorskim. Oczywiście jest to związane, że województwo warmińsko-mazurskie było województwem, gdzie funkcjonowało bardzo dużo państwowych gospodarstw rolnych i po zmianie ustrojowej te grunty po państwowych gospodarstwach rolnych zostały przejęte przez agencję. Wcześniej przed KOWR-em to była na przykład Agencja Nieruchomości Rolnej i z tej Agencji Nieruchomości Rolnej powstał między innymi Krajowy Ośrodek, który powstał w wyniku fuzji dwóch instytucji, czyli Agencji Nieruchomości Rolnej i Agencji Rozwoju Rynku Rolnego. Teraz my jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jednocześnie zarządzamy nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa i też promujemy polską żywność, czyli przejęliśmy zadania i kompetencje wcześniejszej Agencji Rozwoju Rynku Rolnego. I jeśli chodzi o sprzedaż gruntów rolnych, to my jako Oddział Terenowy w Olsztynie w tym roku, do tej pory w całym województwie sprzedaliśmy ponad 500 hektarów. Natomiast jeśli chodzi o powiat bartoszycki, to w powiecie bartoszyckim sprzedaliśmy ponad 126 hektarów gruntów. I ta sprzedaż dokonywana jest najczęściej na rzecz naszych dzierżawców, czyli zgodnie z przepisami ustawy i zarządzeniami dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, rolnicy, którzy są naszymi dzierżawcami, którzy zawarli z KOWR-em długoletnie umowy dzierżawy, po 3 latach nienagannej dzierżawy mogą pisemnie wystąpić do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w sprawie skorzystania z prawa pierwszeństwa zakupu. Pierwszeństwa zakupu gruntów, które uprawiają w ramach umowy dzierżawy. My jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa takie wnioski weryfikujemy, bo nie jest to mechanizm automatyczny, czyli to nie jest tak, że dzierżawca składa wniosek o wykup gruntów i my automatycznie te grunty temu dzierżawcy sprzedajemy, ponieważ musimy dbać przede wszystkim o interes Skarbu Państwa, to musimy sprawdzić pewne kwestie dotyczące tego, czy ta transakcja może dojść do skutku. Przede wszystkim badamy historię tego dzierżawcy. Jeżeli dzierżawca nie zalega z czynszem, nie spóźniał się z opłatami czynszu, jeżeli wykonywał nasze zalecenia, na przykład dotyczące konserwacji budynków gospodarczych, które dzierżawi od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, no to to już jest pozytywna pierwsza przesłanka do tego, aby tą zgodę wyrazić. Ale również badamy, czy choćby czynsz, suma czynszu z 15 lat nie będzie większa, nie będzie przekraczać kwoty zakupu. Czyli jeżeli po ocenie rzeczoznawcy, wycenie rzeczoznawcy, ten grunt będzie kosztował mniej niż suma 15-krotności czynszu, no to to już jest negatywna przesłanka do tego, aby wyrazić zgodę, bo działalibyśmy na niekorzyść interesu Skarbu Państwa. Jeżeli mielibyśmy sytuację odwrotną, czyli cena tego gruntu, o które wnioskuje nasz dzierżawca, jest wyższa od sumy z 15 lat czynszu dzierżawnego, no to to już jest pozytywna przesłanka kolejna do tego, aby wyrazić zgodę na to, aby te grunty zostały przeznaczone do sprzedaży. Oprócz tego mamy szereg innych dotyczących na przykład dokumentów planistycznych, więc jeżeli mamy ustanowione na tym obszarze
dokument planistyczny, który wskazuje, że dane grunty są przeznaczone na inny cel niż rolniczy, no to też jest to przesłanka negatywna. Natomiast jeżeli z tych dokumentów planu zagospodarowania przestrzennego choćby wynika, że te grunty są przeznaczone do działalności rolniczej, to jest przesłanka pozytywna do tego, aby móc sprzedać naszemu dzierżawcy grunty, który do tej pory uprawiał w ramach umowy dzierżawy. I jeśli chodzi o średnią cenę w 2023 roku za hektar gruntów rolnych, to w powiecie bartoszyckim ta średnia cena jest niższa od średniej ceny wojewódzkiej, ponieważ w powiecie bartoszyckim cena wynosi około 34 tysięcy złotych za hektar, a średnia cena w województwie to jest około 36,5 tysiąca złotych za hektar. I ta sprzedaż, ona jakby przynosi nam dochody, bo trzeba powiedzieć, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako instytucja publiczna generalnie nie bierze ani złotówki ze Skarbu Państwa. Dlaczego? Bo my całkowicie utrzymujemy się właśnie z obrotu gruntami rolnymi Skarbu Państwa. Mało tego, jesteśmy zobowiązani, aby co roku wpłacać na konto Skarbu Państwa odpowiednie kwoty. Te kwoty najczęściej wynoszą, jeśli chodzi o oddział terenowy w Olsztynie, co roku około 250 milionów, czyli ćwierć miliarda złotych przelewamy na rzecz Skarbu Państwa i później te pieniądze są rozdysponowane na różne potrzeby, również związane z rolnictwem. Oprócz sprzedaży gruntów rolnych, również, tak jak wspomniałem na wstępie, zajmujemy się dzierżawą gruntów, które należą do zasobu gruntów rolnych Skarbu Państwa. I ta dzierżawa to jest nasza główna działalność, z której również mamy przychody i dzięki której również rolnicy indywidualnie mogą pozyskiwać grunty rolne na rozwój swoich gospodarstw rolnych. I jeśli chodzi o 2023 rok, to w samym 2023 roku wydzierżawiliśmy na rzecz rolników indywidualnych w powiecie bartoszyckim około 160 hektarów. W całym województwie wydzierżawiliśmy prawie 3000 hektarów, jeśli chodzi o rok 2023. I średni czynsz dzierżawny w powiecie bartoszyckim również jest niższy od średniego czynszu dzierżawnego w całym województwie, bo w powiecie bartoszyckim wynosi około 13 decyton pszenicy na hektar, a jeśli chodzi o województwo, to jest 15,5 decytony pszenicy na hektar. W związku z tym zarówno cena sprzedaży hektara w powiecie bartoszyckim, jak i czynsz dzierżawny jest niższy od średniego czynszu i ceny gruntu, jeśli chodzi o całe województwo warmińsko-mazurskie. Oprócz tego, że zajmujemy się dzierżawą i zajmujemy się sprzedażą gruntów rolnych i czerpiemy z tego pożytki na rzecz Skarbu Państwa, to również Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wydaje środki, które wygospodarowuje w ramach tej działalności, a robi to na podstawie kolejnej ustawy, ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, która daje nam możliwość zakupu gruntów rolnych na rzecz Skarbu Państwa. Wszystkie transakcje, które dokonywane są w obrocie prywatnym, którym przedmiotem są grunty rolne, zgodnie z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa może skorzystać z prawa pierwokupu. Czyli możemy wejść w prawa kupującego. Od strony sprzedającego nic się nie zmienia, ponieważ osoba, która sprzedaje grunty rolne, otrzymuje cenę, która zawarta jest w akcie notarialnym. Natomiast my możemy ubiec, mówiąc kolokwialnie, kupującego. Jeżeli uznamy, że dane grunty są atrakcyjne z punktu widzenia Skarbu Państwa i z punktu widzenia rolników indywidualnych na danym obszarze, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa często skorzysta z tego prawa pierwokupu i w ten sposób powiększa zasób nieruchomości rolnych Skarbu Państwa województwa warmińsko-mazurskiego. I to również dzieje się na terenie powiatu bartoszyckiego. W 2023 roku na terenie powiatu bartoszyckiego zakupiliśmy około 90 hektarów. I tutaj te nasze zakupy są skumulowane na terenie gminy Górowo-Jaweckie, wiejskiej gminy Górowo-Jaweckie. I mieliśmy takie trzy transakcje. Jedna miała miejsce w obrębie Kandyty, druga miała miejsce w obrębie Woryny, a ostatnia miała miejsce w obrębie Sigajny. Więc w gminie
w gminie Górowo i Ławeckie. Kupiliśmy w 2023 roku jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, korzystając z prawa pierwokupu wynikającego z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, około 90 hektarów. I te 90 hektarów w całości przeznaczone są na dzierżawę, ponieważ Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie zajmuje się spekulacją gruntami rolnymi Skarbu Państwa, tylko zakupuje te grunty po to, aby je wydzierżawiać celem zaspokojenia potrzeb rolników indywidualnych. Zanim podejmiemy decyzję o zakupie danych gruntów, badamy, czy na tym terenie rolnicy wykazują chęć wydzierżawienia tych gruntów. Jeżeli z informacji na przykład z doradztwa rolniczego albo z gminy, albo z innych instytucji mamy informację, że na tym terenie panuje głód ziemi, wtedy to jest pozytywna przesłanka do tego, abyśmy my jako KOWR podjęli decyzję o skorzystaniu z prawa pierwokupu i nabyli te grunty z rynku prywatnego, włączając je do zasobu nieruchomości rolnej Skarbu Państwa i przeznaczając je na dzierżawę na rzecz rolników indywidualnych, tak aby oni mogli na danym terenie rozwijać swoje gospodarstwa rolne. Stąd też to jest pierwszy przykład, kiedy my jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa nie zarabiamy środków, tylko je wydajemy po to, aby zaspokajać potrzeby rolników indywidualnych, tak aby mogli albo rozwijać swoje gospodarstwa rolne, albo zakładać w przypadku młodych rolników nowe gospodarstwa rolne. A jak wiemy, powiat bartoszycki jest powiatem, gdzie dominującą gałęzią gospodarki jest właśnie rolnictwo. Stąd też staramy się na terenie powiatu bartoszyckiego te grunty kupować, tak aby zaspokajać potrzeby rolników indywidualnych z powiatu bartoszyckiego. Oprócz tego również Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jako porządna firma czy też instytucja również wydatkowuje środki na tak zwaną bezzwrotną pomoc, ponieważ staramy się, i to też mamy w ustawie zapisane, aby wspomagać rozwój obszarów wiejskich, tak aby te gminy, szczególnie na obszarach popegeerowskich, mogły również z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa otrzymać wsparcie finansowe, które ogólnie nazywamy bezzwrotną pomocą, a podstawą ustawową tej bezzwrotnej pomocy jest znowu ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, która daje nam takie trzy możliwości, aby wspierać rozwój obszarów wiejskich. Pierwsza możliwość to są projekty twarde, projekty, które dotyczą rozwoju infrastruktury na terenach wiejskich. I tutaj możemy dzięki naszemu dofinansowaniu finansować budowę na przykład dróg, budowę wodociągów, budowę kanalizacji, budowę stacji uzdatniania wody, budowę oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich. Zastrzeżenie jest jedno, wynikające z ustawy, że te inwestycje, gdzie wnioskodawcą może być jednostka samorządu terytorialnego i to są najczęściej gminy wiejskie albo miejsko-wiejskie, bo one są uprawnione do tego, aby wnioskować do KOWR-u o taką bezzwrotną pomoc. Zastrzeżenie jest jedno i generalne. Otóż możemy przeznaczyć środki na 100% refinansowanie takiej inwestycji pod warunkiem, że ta inwestycja będzie dokonywana na gruntach przejętych przez gminę od na przykład Agencji Nieruchomości Rolnej. I w akcie notarialnym przejęcia tych gruntów musi pojawić się odpowiednia podstawa prawna, a dokładnie artykuł 44 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. I ta forma pomocy i ten artykuł 44 ustawy wszedł w życie od końca czerwca 1999 roku. Więc jeżeli gminy z powiatu bartoszyckiego przejmowały w swojej historii grunty rolne, na przykład od Agencji Nieruchomości Rolnej, po czerwcu 1999 roku, mogą sprawdzić w aktach notarialnych, czy podstawą tego przejęcia jest artykuł choćby 44 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi. Jeżeli taki zapis w akcie notarialnym się znajduje, to jest podstawa do tego, żeby zgłosić się do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie i złożyć wniosek na dofinansowanie inwestycji, ponieważ dofinansowywać możemy modernizację infrastruktury, która znajdowała się na gruncie przejmowanym przez gminę. Jeżeli grunt był przejmowany na przykład ze starą stacją uzdatniania wody,
która była w złym stanie technicznym, to teraz gmina może złożyć do KOWR-u wniosek o refinansowanie modernizacji tego SUW-u. Jeżeli na działce znajdowała się droga albo na działkach znajdowała się droga najczęściej wewnętrzna, czyli ta, która dotyczy zazwyczaj osiedla Pegorowskiego i ta droga znajduje się w złym stanie technicznym, to też można wnioskować do KOWR-u o modernizację takiej drogi. Ostatnio miałem przyjemność uczestniczyć w otwarciu takiej zmodernizowanej drogi na terenie gminy Bisztynek. To dokładnie było w miejscowości Łabławki. Ostatni poniedziałek, czyli nie tak dawno, miałem przyjemność z panem burmistrzem Markiem Dominiakiem i moim szefem, czyli panem dyrektorem Grzegorzem Kirozalskim i z panem Bernardem Tomaszewskim, obecnym również tutaj jako kierownikiem sekcji zamiejscowej, otwierać nowe odcinki dróg wewnętrznych na osiedlu w miejscowości Łabławki w gminie Bisztynek. Wcześniej w gminie Bisztynek również została zmodernizowana droga wewnętrzna w miejscowości Stontopy Pierwsze, a na początku grudnia będziemy oddawać do użytku zmodernizowaną drogę wewnętrzną w miejscowości Pleśnik. To jest namacalny efekt działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i zawsze cieszę się, jeżeli mogę brać udział w otwarciu takiej inwestycji. W przypadku na przykład Stontop mieszkańcy partycypowali w samym remoncie, to znaczy wskazywali, co należy poprawić, wskazywali, jak ta droga wewnętrzna na tym osiedlu popegrowskim ma wyglądać. I to widać było, że ci mieszkańcy żyją tą inwestycją. Po raz pierwszy, znaczy nie może po raz pierwszy, ale czuli się, że są wysłuchani przez czy to władze gminne, czy też Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, bo działamy na rzecz polepszenia ich komfortu życia. Do tej pory musieli brodzić w błocie, mówiąc kolokwialnie, a dzięki inwestycji 100% sfinansowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa mają piękne nowe drogi osiedlowe, gdzie mogą się nimi chwalić. I to było widać, kiedy było to otwarcie uroczyste, bo mieszkańcy przygotowali poczęstunek z białymi obrusami dosyć licznie w tym wydarzeniu uczestniczyli. I to jest sens również pracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, który nie tylko zajmuje się gospodarowaniem gruntami rolnymi i czerpie z tego pożytki, ale również wydaje środki na rzecz właśnie obszarów wiejskich, w szczególności na rzecz obszarów popegeerowskich, modernizując drogi, modernizując kanalizację, stacje uzdatniania wody, czy też oczyszczalnie ścieków. Drugą taką formą pomocy w ramach bezzwrotnej pomocy są tak zwane miękkie projekty. I tutaj beneficjentami oprócz gmin mogą być również stowarzyszenia. Stowarzyszeniem na obszarach wiejskich są na przykład koła gospodyń wiejskich albo ochotnicze straże pożarne. Miękkie projekty, drodzy Państwo, dotyczą imprez związanych z kulturą, ze sportem, ochroną zdrowia. Tak najogólniej można o tym powiedzieć. Stąd też jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oddział terenowy w Olsztynie, no, jesteśmy głównym sponsorem wielu dożynek na terenie powiatu bartoszyckiego i w tym roku mieliśmy przyjemność sponsorować dożynki w gminie Bisztynek, mieliśmy przyjemność sponsorować dożynki w gminie Sępopol. Również w gminie Sępopol sponsorujemy takie kiermasze świąteczne, zarówno bożonarodzeniowe, jak i wielkanocne. Podobnie rzecz się ma w przypadku gminy Bisztynek. Również druhny i druhowie z OSP z terenu powiatu bartoszyckiego interesują się tą pomocą, ponieważ jeżeli mamy przyjęcie choćby nowego wozu strażackiego do OSP, to ta uroczystość też może być sfinansowana ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, bo ona dotyczy obszarów wiejskich. Podobnie w przypadku kół gospodyń wiejskich, do czego serdecznie zachęcamy. Koła gospodyń wiejskich też mogą organizować swoje imprezy związane z kulturą kulinarną danego obszaru, czy też ogólnie rzecz biorąc integracją społeczeństwa wiejskiego, i koła gospodyń wiejskich też mogą składać wnioski o dofinansowanie, z tym, że w przypadku tej formy dofinansowania to już nie jest stuprocentowe, tak jak w przypadku gmin. Jeżeli mamy miękkie projekty, to dofinansowanie jest na poziomie 80%, a 20% to jest wkład własny. Czy to wkład własny gminy, czy to wkład własny OSP, czy to wkład własny koła gospodyń wiejskich. Natomiast i tak to jest bardzo atrakcyjne dofinansowanie, ponieważ ten poziom 80%
No, mało która instytucja proponuje takie finansowanie i dzięki tym projektom miękkim my jako Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wspieramy budowę silnego społeczeństwa obywatelskiego na terenach wiejskich, wspieramy integrację ludności na obszarach wiejskich, tak aby ci ludzie mogli się spotkać, aby mogli zadzierzgnąć kontakty i stać się silną społecznością, która będzie miała kolejne pomysły na realizowanie, upiększanie swojej bezpośredniej okolicy. Więc to jest ta druga forma, czyli te miękkie projekty na rzecz czy to stowarzyszeń, czy to jednostek samorządu terytorialnego, która również bardzo mocno, bardzo dużym cieszy się powodzeniem. Trzecią formą, która może tak powiatu bartoszyckiego nie dotyczy, chociaż w sumie nie, bo mamy tutaj na terenie powiatu bartoszyckiego uczelnię wyższą, bo również wspieramy uczelnie wyższe, udzielając grantów na działalność naukową, która dotyczy działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. I dzisiaj akurat będę musiał opuścić sesję powiatu, ponieważ mam konferencję naukową w Wydziale Geoinżynierii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, która podsumowuje grant naukowy z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, którym efektem jest konferencja i wydana monografia naukowa na temat właśnie analizy wydatkowania bezzwrotnej pomocy w województwie warmińsko-mazurskim w roku 2023. Czyli również uczelnie wyższe, wydziały uczelni wyższych mogą starać się o bezzwrotną pomoc na realizację grantu naukowego, który dotyczy swoją tematyką działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jeśli chodzi o bezzwrotną pomoc w 2023 roku, to w sumie wydaliśmy już ponad 12,5 miliona złotych na te trzy elementy tej bezzwrotnej pomocy. No i staramy się dalej wspierać obszary wiejskie, tak abyśmy byli kojarzeni jako ta instytucja, która rozwija, wspomaga nie tylko rolnictwo, ale również ludność na obszarach wiejskich. To by było tyle, Szanowni Państwo, jeśli chodzi o to sprawozdanie z działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie za rok 2023. Jeżeli Państwo mielibyście do mnie jakieś pytania, to w miarę swojej wiedzy chętnie odpowiem. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Widzę, że pytanie ma pan radny Marcin Przybysz. Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie, bo KOWR jako z własnej nazwy, jako Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wiem, że ma zapisane chyba gdzieś tam w statucie, że pomaga zadłużonym gospodarstwom albo firmom powiązanym z rolnictwem. Czy takie sytuacje zdarzały się na naszym terenie albo tutaj powiatu, albo województwa warmińsko-mazurskiego i czy udzielaliście pomocy w tak zwanej restrukturyzacji, czy pomocy finansowej, czy w formie przejęcia gruntów za zadłużenie? Były takie sytuacje? Tak, jak najbardziej. Akurat mam przyjemność przewodniczyć takiej komisji, która zajmuje się restrukturyzacją, tak jak pan radny to ujął. Jeżeli mamy sytuację, gdzie mamy zadłużonego rolnika, który już nie ma płynności finansowej, który ma wymagane długi do spłacenia i nie jest w stanie ich ze swoich własnych środków pokryć, może zwrócić się do nas z wnioskiem o pomoc. I to musi być rolnik indywidualny, nie firmy, czyli nie spółki prawa handlowego, tylko rolnik indywidualny może zwrócić się do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o wsparcie na tak zwaną restrukturyzację tego długu czy tego gospodarstwa rolnego. Warunki są ustalone w stosownych dokumentach. Takim głównym warunkiem jest to, że te długi muszą wynikać z działalności rolniczej. Czyli to musi być kredyt zaciągnięty na przykład na zakup gruntów rolnych, albo kredyt zaciągnięty na zakup maszyn rolniczych, albo kredyt zaciągnięty na zakup zwierząt gospodarskich. Tak? To muszą być tylko długi związane z działalnością rolniczą. Musi rolnik nam przedstawić zabezpieczenie, bo KOWR w ramach ustawy może przejąć ten dług i ten dług spłaca. Spłaca za to, że zadłużony rolnik przedstawia do oddania na rzecz Skarbu Państwa odpowiedniego areału gruntów, którego wartość równoważy to zadłużenie. Tak? Czyli my przyjmując wniosek od takiego rolnika, który deklaruje nam przekazanie na rzecz Skarbu Państwa odpowiedniej ilości hektarów, wyznaczamy biegłego, który wycenia to gospodarstwo rolne, te grunty rolne. Jeżeli ta
wartość tych gruntów jest przynajmniej zrównoważona z długiem, o który postuluje rolnik, wtedy możemy procedurę dalej kontynuować. Procedura kończy się tym, że podpisujemy akt notarialny, na mocy którego przejmujemy grunty od tego rolnika indywidualnego, a jednocześnie zobowiązujemy się do spłaty jego długów. Najważniejszą rzeczą w tym mechanizmie jest to, że ten rolnik nie zostaje sam na lodzie. Dlaczego? Bo my przejmując te grunty od niego, to jest jedyny przypadek, kiedy oddajemy w dzierżawę bez przetargu. W tym przypadku oddajemy temu dłużnikowi grunty, które oddaje na rzecz Skarbu Państwa, oddajemy mu w dzierżawę, tak? Po najniższym czynszu, tak aby mógł dalej zarabiać, aby mógł dalej gospodarować i być może w przyszłości odkupić od nas te grunty, które oddał na rzecz Skarbu Państwa. To jest jedyny przypadek, kiedy dzierżawimy grunty w trybie bezprzetargowym, czyli oddajemy tej osobie, temu dłużnikowi te grunty, które on przekazał nam i on może dalej na nich pracować, może dalej utrzymywać rodzinę, może dalej się rozwijać i być może w przyszłości za 5, 10, 15 lat może odkupić od Skarbu Państwa te grunty, które przekazał, bo wyjdzie na prosto. Tak to wygląda i te przypadki się zdarzają. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań, więc panie dyrektorze, bardzo panu dziękuję za to wyczerpujące wystąpienie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i teraz bardzo poproszę o zabranie głosu pana Roberta Piotrowskiego, kierownika Biura Powiatowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie. Bardzo proszę. Dzień dobry. Ja witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym przedstawić państwu zakres prac, jakie wykonaliśmy w roku 2023 i kwot wypłaconych w dofinansowaniach dla rolników. Rok 2023 jest rokiem niebywale dla nas wymagającym ze względu na nowy budżet 2023-2027 i wprowadzeniu nowych przepisów, zasad, wymogów, ale też dla rolników, ponieważ zostało mocno przebudowane pozyskiwanie dopłat w płatnościach obszarowych. Rolnik, potencjalny rolnik w celu uzyskania wyższych płatności powinien, to jest dobrowolne, ma możliwość wejścia w ekoschematy i za to są dodatkowe płatności, czyli ten obszar podstawowy został zmniejszony do minimum, a zakres prac, które wykonuje w zakresie ochrony środowiska bądź klimatu, no musi wszystkie te zadania na polach wykonać w ten sposób, żeby wejść w ekoschemat i na tej podstawie uzyskuje dodatkowe płatności. W tym roku rolnik, w poprzednich latach też, ale wyjątkowo zmobilizowaliśmy się z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, aby rolników w tym zakresie przeszkolić i w jasny sposób przekazać zakres zmian w płatnościach. W 4 gminach zorganizowaliśmy szkolenia. Dodatkowo została uruchomiona infolinia, w której Bartoszyckie Biuro Agencji Restrukturyzacji także uczestniczyło. Odpowiadaliśmy na pytania rolników z całej Polski. Zmiany, może przedstawię ekoschematy, żebyście państwo wiedzieli, o czym mówię. Ekoschematy w obszarze zadań, które rolnik mógł sobie przyjąć do realizacji. Wymienię je po prostu. Obszary z roślinami miododajnymi, prowadzenie produkcji rośliny w systemie integrowanej produkcji roślin, biologiczna ochrona upraw, retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych, ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych, międzyplony, ozimy, wsiewki śródplonowe, opracowanie, przestrzeganie planu nawożenia, zróżnicowana struktura upraw, wymieszanie obornika na gruntach ornych, stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo, uproszczone systemy upraw.
wymieszanie słomy z glebą. W tym roku z nowym programowaniem i z nowym budżetem w przypadku niewykorzystania środków unijnych, jest to taka radykalna zmiana przez rolników z portfela finansowego. Środki takie trafiają z powrotem do Unii, więc agencja monitorowała dość szczegółowo ilość takich złożonych ekoschematów i po zakończeniu, chociaż i tak ten okres przyjmowania wniosków był dość mocno rozciągnięty, bo przyjmowaliśmy wniosku aż do 25 lipca. Pojawiło się okienko, było wszystko szczegółowo przeanalizowane. Zostały środki finansowe, które nie zostały wykorzystane przez rolników na ekoschematy. Dodatkowo zostało utworzone takie okienko, w którym w sierpniu, cały miesiąc, w którym rolnicy mogli dodatkowo dołożyć bądź jeszcze raz wnioskować o ekoschematy, ale tylko ekoschematy. Dodatkowo wprowadzono płatność dla małych gospodarstw do 5 hektarów, z których taką sztywną płatność do hektara 1140. W wyniku tych zmian dodatkowo z ekoschematów rolnic skorzystało 1154 rolników na 2034 złożone wnioski. Drugą ważną zmianą rozpatrywane wnioski i wydawanie decyzji z 1 marca następnego roku zostało przesunięte na 31 maj ze względu na wymogi, które no niestety rolnicy będą musieli spełnić i czasami jest to okres, dla którego ten wymóg wykonania przez danego rolnika sięga aż do 15 marca następnego roku. Przedstawię Państwu płatności. Gorącym okresem teraz był okres zaliczkowania i to też wiązało się w tym roku z tym, że zaliczki zostały wypłacone naliczone przez departament. Agencja Biuro Powiatowe nie uczestniczyło w płatnościach, w naliczaniu tych zaliczek ze względu, czy kontroli nawet administracyjnych tych wniosków, ze względu na przebudowę systemu związaną ze zmianą przepisów. Jest to duży zakres przełożenia litery prawa na kod programu. I departament wypracował klucz, w którym wypłacił zaliczki dla 2000, przepraszam, w kwocie 35 milionów dla 91% złożonych wniosków. A tych wniosków było 2034. Dodatkowo z płatności ONW na ilość, na 522 złożone wnioski wypłacono prawie 1 000 000 złotych, co stanowi 91% wypłaconych środków. Dla płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych i ekologicznych nie były wypłacane zaliczki. Będą wypłacane dopiero po gruntownej weryfikacji przez pracownika agencji. Do zalesień. Już nie będę tutaj ilościowo rozrabniał się, ile złożono wniosków. Do płatności zalesieniowych też zaliczki nie zostały wypłacone ze względu na przebudowę systemu i no nie było możliwości zweryfikowania tych spraw. Rok 2023 w związku z kryzysem i ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi przez wojnę rosyjsko-ukraińską powodowało to, że
no, agencja wypłacała, aby wypłacała rolnikom dość, przyjęła dość dużo wniosków w zakresie w związku z kryzysem związanym na rynku rolnym. Jeżeli chodzi o płatności krajowe, przyjęliśmy w zakresie wnioskowania o zbóż do pszenicy w okresie pierwszego naboru 184 wnioski, z tego w tym zostało wypłacone ponad 4,5 miliona. Przy zbożach innych niż pszenica, takich jak rzepak, pszenżyto, owies, przyjęliśmy wniosków 228, wypłaciliśmy ponad 3,5 miliona jako biuro powiatowe. Przy drugim naborze na pszenicę i grykę przyjęliśmy 284 wnioski, z tego wypłaciliśmy 22 miliony. Dodatkowo wykonany nabór na nawozy 2023. Przyjęliśmy wniosków 593. Z tego wypłaciliśmy 13, prawie 14 milionów. Materiał siewny, to także było przyjętych 123 wnioski i po pewnym czasie stawka została zmieniona na wyższą. Rolnicy mogli też skorzystać z takiej zmiany. I w materiale siewnym wypłaciliśmy dla 73 wniosków prawie 300 tysięcy. I tutaj także przy płatnościach dla pszczół jest duża zmiana stawki. To też powodowało to, że w tamtym roku przyjęliśmy 134 wnioski, w tym roku aż 226 producentów się zarejestrowało. Ponad 90 producentów się zarejestrowało. Dla tych producentów wypłaciliśmy 480 tysięcy. Dodatkowo taką zmianą radykalną przy sprawdzaniu, weryfikowaniu wniosków obszarowych było wprowadzenie w roku 2023 automatycznego systemu monitorowania obszaru, czyli taką za pomocą zdjęć satelitarnych weryfikacji upraw. Będzie to powodowało, że mniejszy czynnik ludzki, oszczędność pracy czynnika ludzkiego w zakresie kontroli na miejscu. System ten ma rozróżniać rośliny na polach. Na razie jest to pszenica i kukurydza. W okresie docelowym ma rozróżniać też rośliny ozime i jare. Ale zobaczymy, jak to będzie. Jak się sprawdzi? Tak, wisienką na torcie są koła gospodyń wiejskich, których mamy zarejestrowanych 36 kół, czynnych 33 koła. W tym roku wnioskowało o płatności dla kół gospodyń wiejskich 28 kół, z tego wypłaciliśmy 229 tysięcy. Jeżeli chodzi o zmiany w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Od tego roku jest brak paszportu w obrocie krajowym. Oprócz rejestracji świń, bydła, kóz, owiec prowadzimy od tego roku rejestr koniowatych, drobiu, wielbłądowatych, jeleniowatych. I od 2025 roku agencja będzie prowadziła rejestrację zgłoszeń jedynie tylko w formie elektronicznej. To też taka radykalna zmiana będzie. Jeżeli chodzi o liczbę działalności w województwie warmińsko-mazurskim odnośnie bydła, mamy zarejestrowanych 829 siedzib.
owiec, sieci owiec mamy 14 sztuk, kóz 24, świń tylko 6. W odróżnieniu do na przykład Nowego Miasta Lubowskiego, gdzie jest Zagłębie, czy powiatu Iławskiego, bo tam jest 377 koniowatych. W tym roku siedzib koniowatych zarejestrowaliśmy 76 sztuk. Drobiu 5 sztuk. Jeżeli są pytania, bardzo chętnie odpowiem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Widzę, że nie ma pytań. Jeszcze o głos poprosił pan Bernard Tomaszewski. Bardzo proszę. Pan Bernard Tomaszewski jest koordynatorem sekcji zamiejscowej w Bartoszycach Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddziału Terenowego w Olsztynie. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie starosta, panie starosto, Wysoka Rado, dziękuję za zaproszenie. Oczywiście było ich wiele. Nie udało mi się nigdy skorzystać dopiero teraz, ale to zawsze zbiegało się z moimi obowiązkami służbowymi. A szkoda, że tak się nie zsynchronizowaliśmy z moim panem dyrektorem Marcinem Kazimierczukiem, bo chciałem dodać trochę do naszych działań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a mianowicie o dobrach, jakie wytwarza Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa i tych wartościach, które wnosi do budżetu. Ja chciałbym ze swojej strony jako koordynator sekcji zamiejscowej tak zawęzić zagadnienie, do czego, czym my się zajmujemy jako to sekcja, jaki jest nasz obszar działania. Oprócz tego, że zajmujemy się przygotowaniem, sprzedażą i dzierżawą gruntów, to mamy też w naszych zasobach całą infrastrukturę mieszkaniową, drogową, lasy, drogi. To wszystko należy do naszych działań. Tak dla ciekawostki, najdalej wysuniętym obiektem, który należy do Bartoszyc, do sekcji zamiejscowej, jeżeli chodzi o budynek, ośrodek wypoczynkowy, to jest jastarnia nad morzem. Tak się stało też, nie wiedziałem nawet, że to należy do naszej sekcji, ale tak jest. Dowiedziałem się dlatego, bo niegdyś należało to do PGR bez LED. I może niekoniecznie korzystam z tych dobrodziejstw, jaki ośrodek proponuje, bo nie mam czasu, ale jak się dachówka tam przewróci czy coś, to jedziemy z Bartoszyc robić. Także tak to wygląda, tak dla ciekawostki. Obszarem naszego działania, oprócz oczywiście powiatu bartoszyckiego, to jeszcze jest część powiatu kętrzyńskiego i olsztyńskiego do granic Srokowa. Tu mamy Morągowo, Biskupiec i Jeziorany. Taki mamy obszar, bardzo duży obszar. I cóż, jesteśmy, jak ktoś mówi potocznie, żołnierzami na pierwszej linii frontu, jak to się mówi. Mamy pierwszy ten kontakt z urzędami, z klientami. Mam jakieś tam pewne swoje temy refleksje. Tutaj pan dyrektor na przykład mógł dla ciekawostki oczywiście powiedzieć, jak to was interesuje. To średnio, jak pan dyrektor przedstawił, 34 tysiące w województwie warmińsko-mazurskim. To tak dla ciekawości powiem już konkretnie, doprecyzuję, bo akurat siedzę w tym online bezpośrednio, bo mam telefony, ludzie się pytają, dzwonią. To w samym tutaj obrębie Bartoszyc, w okolicach miasta, jeżeli ktoś powie za hektar, słuchajcie, 100 tysięcy, to nikogo to nie dziwi. Tak to wygląda, za hektar. Nikogo to za specjalnie zdziwi. Cena średnia, jakby była, te 34 czy 35, to jest, można powiedzieć, okazja. Na drugim takim, to ja to prowadzę taki swój jakby prywatny ranking, to na drugim miejscu to się gmina Sępopol tu już lansuje. Tu zaczyna się rozmowa od 50 tysiącach, tak? Najsłabiej wychodzi Górowo. To Górowie faktycznie, te statystyki, to one mają swoje racje bytu. Tak to wygląda. Jeszcze jedno, tak miałem taką refleksję, jeszcze 2 lata temu, to już myślałem, że ten rynek w obrocie ziemi, on taki już przestanie być atrakcyjny, można tak powiedzieć, jak wybuchła ta wojna na Ukrainie. Ja już myślałem, że wszystko stanie, że dzierżawcy będą zwracali ziemię, bo koszty nawozów, ropy, już widziałem to, strasznie, czarno to widziałem. I powiem wam, że ku memu zdziwieniu to się nic nie zmieniło, to wszystko idzie własnym torem, a nawet powiem, że przetargi nieograniczone, czyli te, do których każdy może przystąpić, cieszą się taką popularnością,
gdyż de facto to nie rolnicy, nie, przystępują do tych przetargów, tylko ludzie, którzy chcą zainwestować. I co się okazuje, że inwestycja w nieruchomości to jest chyba do tej pory, jak mogę powiedzieć, jest najlepiej traktowana, ale bardziej trafna. Już ten rynek mieszkaniowy, on się skończył. Tylko ziemię. I dużo osób, ja mam statystyki też, jakie prowadzę. Duża ekspansja tu jest tak, jeżeli to chodzi o powiat, bo ja już tak mówię, Jeziorany, czy tam Jeziorana szczególnie, to Warszawa rządzi, Górowo, Gdańsk, Sopot. Tak kupują. I się dziwią, dlaczego my nie kupujemy, bo u nas jest tak tanio. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Przejąłem właśnie, przejąłem w kandydatach, co pan dyrektor wspomniał przede mną, 14 czy tam hektarów z licytacji komorniczej. Pan przyjechał z Konina, nastawił się, mówi 1 000 000 zł. Powiedział, że 300 parę tysięcy, nikt go nie przelicytował. Zaskoczony był i się załamał trochę, bo wiedział, że nie będzie miał, bo KOWR zabierze, tak powiedział mu. I mówi, u nas działka budowlana kosztuje 300 tysięcy. Tak, takie mamy tutaj, taką gradację mamy tutaj w terenie. Oprócz tego współpracujemy z 20 zmechanizowaną brygadą bartoszycką. Użyczamy, ja osobiście oczywiście to dokonuję, użyczam miejsca na treningi, jak to można powiedzieć, nie wiem, czy dobrze to ująłem, o ćwiczenia. Tutaj choćby w Najlikajmach, jeżeli ktoś zobaczy jakieś lustry armatnie czy coś, a dotrą do państwa taki sygnał, to proszę uspokoić, że nic się nie dzieje, to tylko są treningi, KOWR pożyczy mi miejsca do trenowania. Teraz pożyczyłem na Górowie, też tam sobie trenują chłopaki. I tak to wygląda. Tak to wszystko się toczy. Proszę, jakieś macie pytania? Może jak macie pytania, które wymagają dłuższego rozwinięcia, to zapraszam do mnie do biura. Chętnie z każdym porozmawiam, kawę zaparzę. To dziękuję bardzo w takim razie. Ja dziękuję również za tę wypowiedź. I jeszcze już tak na zakończenie bloku rolniczego zabierze głos pani Agnieszka Kobryń, która reprezentuje panią Justynę Zdolską, która jest kierownikiem Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego. Pani Agnieszko, prosimy bardzo. Dzień dobry państwu. Dzisiaj mam ten zaszczyt reprezentować Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, tak brzmi pełna nazwa. Jest to państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną, która działa na podstawie ustawy z dnia 22 października 2004 roku o jednostkach doradztwa rolniczego oraz statutu nadanego zarządzeniem nr 41 Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2016 roku. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie doradza, informuje, szkoli rolników i mieszkańców obszarów wiejskich. Corocznie Warmińsko-Mazurski Ośrodek, zwany potocznie przez wielu rolników w MODR, organizuje targi rolnicze wiosenne w Olsztynie na ulicy Jagiellońskiej i jesienne w Gryźlinach. Cieszą się one bardzo dużym zainteresowaniem nie tylko rolników, ale tak jak wspomniałam, również mieszkańców obszarów wiejskich, ale również mieszkańców miasta. Corocznie również z naszego powiatu wraz z doradcami tacy mieszkańcy wyjeżdżają, bo takie wyjazdowe pokazy, szkolenia na targi organizujemy. Z ważnych rzeczy, które należy zaznaczyć, to Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w ramach projektu, jeśli chodzi o ten rok, pod nazwą Wsparcie dla tworzenia lokalnych partnerstw do spraw wody w zakresie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zaplanował i zrealizował szereg działań mających uświadomić społeczeństwu, jak ważne jest utrzymanie zasobów wodnych w dobrej kondycji pod względem ilościowym oraz jakościowym. W rezultacie projektu trwającego prawie 3 lata w każdym z powiatów
powstało lokalne partnerstwo do spraw wody. W powiecie bartoszyckim list intencyjny potwierdzający chęć wspólnego działania na rzecz prawidłowego gospodarowania wodą podpisało w dniu 19 maja tego roku 10 partnerów, w tym samorządy, nadleśnictwo oraz jeden przedstawiciel rolników. Liderem partnerstwa został wybrany pan Marek Dominiak, burmistrz Bisztynka. W liście intencyjnym partnerzy zadeklarowali współpracę w działaniach w ramach czterech obszarów. Jest to ochrona klimatu, troska o środowisko, drugi to jest racjonalne gospodarowanie zasobami wody, trzy zrównoważona gospodarka wodno-ściekowa i cztery ochrona gleb i upraw. W każdym z powiatów, czyli 19, jest, jeśli chodzi o Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, działa zespół doradców. Również taki zespół działa w Bartoszycach. I czym zajmuje się ten zespół? W zespole pracuje 5 doradców. Jest pani kierownik Czesława Orłowska-Staniszewska i 4 doradców, którzy pracują w poszczególnych gminach. Odpowiadają jakby za rolników terenu własnej gminy. Ten zespół doradców organizuje szereg różnych rzeczy. Między innymi cyklicznie są organizowane w naszym powiecie powiatowe Dni Pola. Przemieszczamy się z tymi powiatowymi dniami pola. Nie chcemy takiej stagnacji, że dotyczy to jednej gminy. Przemieszczamy się cyklicznie i w tym roku takie powiatowe Dni Pola odbyły się w gminie Bisztynek. Tam są prowadzone, rozpoczynają się już rok wcześniej przygotowania do takich powiatowych dni pola, ponieważ doradcy, zwykle jest to 2 doradców, przygotowują pola demonstracyjne, upraw, odnoszą, to jest taka współpraca doradcy plus rolnik i na powiatowych dniach pola te demonstracyjne pola, uprawy, odmiany zbóż są omawiane dokładnie, są przedstawiane rolnikom, ale nie tylko, ponieważ odbywa się przy okazji konferencja, na której okoliczni rolnicy zaproszeni i którzy dowiedzą się, mają jakąś informację, że takie powiatowe dni pola się odbywają, coraz liczniej przyjeżdżają, uczestniczą, zdobywają wiedzę i cieszy się to coraz większym zainteresowaniem. Także z tego miejsca zapraszam już, bo w przyszłym roku powiatowe dni pola odbędą się w Górowie, w gminie Górowa. Cóż jeszcze takiego robi zespół doradców? Organizuje choćby powiatową olimpiadę wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i BHP w rolnictwie. Jest to olimpiada dla tak zwanych młodych rolników, czyli do 35 roku życia. Ta olimpiada, również jeśli chodzi o nasz powiat, cieszy się tu chyba największym zainteresowaniem, ponieważ to do nas, do powiatu bartoszyckiego, przyjeżdżają młodzi rolnicy również z innych powiatów. Nie jest to łatwa olimpiada, bo to dotyczy test wiedzy, który jest przeprowadzany w ramach olimpiady, jest dosyć trudny. Mimo to ci młodzi rolnicy stają do wyzwania, rozwiązują testy i tak jak powiedziałam, przyjeżdżają. Co ich tutaj tak do nas przyciąga? To, co wypowiadają, że jest bardzo, bardzo miło, bardzo sympatycznie i są bardzo ciekawe nagrody. Zapewniamy zwykle dużo sponsorów i mamy dużo nagród. I tu z tego miejsca chciałabym bardzo gorąco podziękować panu staroście za wsparcie finansowe olimpiady, bo pan starosta zawsze nas tutaj wspiera. I efektem jest tego, że my jako powiat nie mamy absolutnie problemu z obsadą, ilością młodych rolników, którzy chcą wziąć w niej udział. ZD w Bartoszycach w tym roku bezpłatnie, to jest taka nowość, ponieważ nastąpiły zmiany, jeśli chodzi o wnioski obszarowe. W tym roku bezpłatnie udzielał pomocy w wypełnianiu wniosków. I tak, jeśli chodzi o wnioski o płatności bezpośrednie, nowość, ekoschematy i płatności dobrostanowe, sporządziliśmy 946 wniosków. Ponadto nowością była, może nie nowością, ale pomoc w
sporządzaniu wniosków w aplikacji suszowej również zajmowali się doradcy i obsłużyliśmy tutaj tej pomocy 212 rolników. Często to była taka pomoc jeszcze, która tutaj nie jest jakby w tych statystykach ujęta, gdzie rolnicy przychodzili i nie wiedzieli, jak założyć profil zaufany, nawet nie znają, jak założyć pocztę elektroniczną, więc nawet takie podstawy też uczyliśmy rolników, wspomagaliśmy ich, w tych działaniach pomagaliśmy. Tak jak już tutaj kolega, pan kierownik Robert mówił o wnioskach o uzyskanie dopłat do pszenicy, do kukurydzy, jęczmienia, pszenżyta, żyta, owsa, mieszanek zbożowych, gryki, rzepaku, rzepiku, również pomagaliśmy w wypełnianiu wniosków. Takich wniosków wypełniliśmy 77. Wniosków o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie do zakupu nawozów 96. Pomagamy rolnikom w szeregu różnych ogłoszonych naborach do wniosków w pozyskiwaniu środków ze wspólnej polityki rolnej, między innymi młody rolnik, rozwój małych gospodarstw. Na co dzień sporządzamy plany nawozowe. Wnioski o dofinansowanie również do wapnowania dla rolników. Tutaj rolnicy mieli taką informację, że do końca listopada są jeszcze środki w stacji chemizacyjnej w Olsztynie i mogą ubiegać się przy zakupie wapna o zwrot części środków wydatkowanych. Jednak później, ponieważ tu jeszcze środki były, ale tutaj z Gdańska, z tych terenów zaczęły od rolników napływać do naszej olsztyńskiej stacji wnioski. Mieli rolnicy takie prawo i w bardzo szybkim tempie się wykończyły. Także tutaj 7 listopada już skończyły się środki. Niestety część naszych rolników nie dostanie dofinansowania. Liczymy, że może coś pojawi się nowego w przyszłym roku i będą mogli skorzystać z pomocy. Doradcy uczestniczą w komisjach szacujących. Mieliśmy możliwość pomocy rolnikom aplikacją suszową, ale również była dopuszczona możliwość szacowania szkód suszowych w terenie. I tam też doradcy jako członkowie komisji brali udział. Bierzemy udział również w szacowaniu szkód łowieckich. Takowe też występują w naszym powiecie, jest ich dosyć sporo. Organizujemy szereg szkoleń, seminaria, konferencje, pokazy, demonstracje w szeregu różnych tematów. Mamy swoją stronę na Facebooku. Ta strona zyskuje coraz większe zainteresowanie. Tu rolnicy często, jeżeli są tematy takie, ja ostatnio miałam temat szkolenia rolniczy, handel detaliczny, sprzedaż marginalna, bezpośrednia. I zgłaszają się też rolnicy tutaj, żeby przyjechać do nas na szkolenie z innych powiatów. Ostatnio przyjechał pan z powiatu szczecińskiego, tak? Także to można sobie, każdy z rolników zajmujący się rolnictwo, to szereg gałęzi, gałązek i każdy może sobie coś znaleźć. Także przeszkoliliśmy tak w sumie na pewno ponad 500 rolników w różnych tematach. Dodatkowo przeprowadzamy kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje rolników, między innymi szkolenia chemizacyjne. Rolnikom kończą się uprawnienia, więc wtedy do nas się zgłaszają i w zależności od ilości, jak tam zgromadzimy chociaż 20 chętnych, organizujemy wtedy takie szkolenia. Nasi diagności przeprowadzają atestacje opryskiwaczy polowych i zaprawiarek do zbóż. Czy możemy się jeszcze pochwalić? Otóż przy okazji tych szkoleń, konferencji pojawiają nam się rolnicy, jakby my jako doradcy mamy konsultacje z rolnikami, informacji udzielamy, ale również mamy w gospodarstwach wizyty. Więc na bazie wizyt, rozmów z rolnikami poznajemy strukturę ich gospodarstw, ich arcyciekawe czasami historie i dzięki temu możemy zgłaszać rolników do szeregu różnych konkursów i to robimy. W tym roku wyróżnieni rolnicy z naszego powiatu, to choćby tutaj na uwagę zasługuje choćby pani Jolanta Grzelak, która została finalistką w kategorii, finalistką na szczeblu krajowym w kategorii pszczelarz i współpraca z rolnikiem.
i została również jako jedyna wyróżniona za współpracę z rolnikiem. Zajęła drugie miejsce w kategorii najciekawsza pasieka w województwie. Zgłoszona została także do konkursu Alpakarnia Zielony Lasek z Romankowa, gmina Sępopol, która dostała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Sposób na sukces. To jest laur agrobiznesu. Tych konkursów jest naprawdę bardzo dużo i staramy się również z naszego powiatu wyławiać takie fajne gospodarstwa, namawiać rolników. Często to jest tak z oporem, bo oni nie chcą absolutnie wziąć udziału, ale doradcy namawiają i udaje się czasami, żeby ci rolnicy pokazali się na szczeblu również nawet krajowym. Wystawiamy się na stoiskach podczas dożynek w każdej gminie. Na pewno Państwo, jeśli bywają na dożynkach, to mają możliwość natknięcia się na stoisko ODR-u. A tak na co dzień zapraszamy do naszego biura przy ulicy Kętrzyńskiej 45A w Bartoszycach oraz do biur na terenie każdej gminy. Na uwagę moim zdaniem podkreślenie zasługuje fakt przede wszystkim dobrej współpracy z wszystkimi jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa naszego powiatu, czyli ze starostwem, z gminami, z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, z Warmińsko-Mazurską Izbą Rolniczą, Powiatowym Inspektoratem Weterynarii, a przede wszystkim z rolnikami. Z racji tego, że sama jestem rolnikiem, to ja bardzo dziękuję Państwu, że taki blok rolniczy pojawia się w obradach sesji Rady Powiatu i że Państwo podkreślają, że przede wszystkim jesteśmy powiatem rolniczym. Bardzo Państwu za to dziękuję. Mam tutaj jeszcze takie, może na ręce pana przewodniczącego. Tu są takie ulotki, gdyby ktoś z Państwa bliżej chciał albo rolnikom przekazywać dotyczące pracy, czym zajmuje się ośrodek doradztwa. Tutaj jeszcze może kilka słów też zostawię tutaj. To jest bieżące informacje. Taki miesięcznik jest wydawany przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem, również wśród rolników. Znajdują się tutaj artykuły, po kolei artykuły szefostwa, czyli dyrekcji, ale również dyrektorów poszczególnych instytucji współpracujących z KRUS-u, z Agencji Restrukturyzacji, z KOWR-u, a w dalszej części są zawsze artykuły naszych doradców. Akurat chyba w tym numerze nie ma naszego doradcy, żadnego artykułu, ale my również jako doradcy piszemy i takie artykuły możecie Państwo tutaj w tym czasopiśmie znaleźć. Więc ja kilka zostawiam. Dziękuję bardzo. To tyle z mojej strony. Jeśli są jakieś pytania, to... Nie widzę pytań, więc pani Agnieszko, bardzo serdecznie dziękujemy. Blok rolniczy jakby już został w tym momencie zakończony, chociaż nie dowiedzieliśmy się, czy w naszym powiecie jakiś rolnik szuka żony, ale to może po sesji. Szanowni Państwo, wobec tego przechodzimy do... Dziękuję bardzo wszystkim prelegentom. Bardzo tutaj wyczerpująco nas poinformowali o działalności rolniczej, a to podkreślam, bardzo, bardzo ważna dziedzina gospodarki i dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy dzisiaj wystąpili. Szanowni Państwo, przechodzimy do kolejnego punktu, czyli podjęcia uchwał w sprawach. Wczoraj odbyła się komisja do spraw budżetu i spraw powiatu i bardzo poproszę teraz pana przewodniczącego komisji, pana Wiesława Kuracha, o przedstawienie opinii komisji, która wczoraj obradowała. Proszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, Komisja Budżetu i Realizacji Zadań Powiatu na posiedzeniu w dniu wczorajszym omówiła i opiniowała wszystkie projekty uchwał, które są dzisiaj procedowane. Pierwszy punkt, czyli zmiany w budżecie powiatu na rok 2023. 8 członków komisji było za,
zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu bartoszyckiego na lata 2023-2036. 8 członków komisji było za. Uchwalenie rocznego programu współpracy powiatu bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2024 rok. 7 członków komisji było za, 1 osoba była przeciw. Wprowadzenie zmian w uchwale nr 74/338/2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2023 roku. 8 członków komisji było za. Wyrażenie zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej. 8 członków komisji było za. I ostatni projekt uchwały, określenie rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. 8 członków było za, 1 osoba się wstrzymała. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Wobec tego możemy przejść do uchwał. Pierwsza uchwała dotyczy zmian w budżecie powiatu na rok 2023. Państwo pozwolicie, że ja przeczytam tę uchwałę. Uchwała nr 85/394/2023 uchwała Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2023. Na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zwiększa się plan dochodów powiatu o kwotę 1 017 633,20 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Dochody powiatu po zmianach wynoszą 125 391 782 053 grosze, w tym dochody bieżące w wysokości 108 629 042,62 zł. Dochody majątkowe w wysokości 16 762 740,47 zł. Paragraf drugi. Zwiększa się plan wydatków powiatu o kwotę 1 017 650 złotych i 19 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. Wydatki powiatu po zmianach wynoszą 148 399 544 złote 95 groszy, w tym wydatki bieżące w wysokości 116 318 403 złote 59 groszy, wydatki majątkowe w wysokości 32 081 141 złotych i 36 groszy. Punkt trzeci. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości 29 692 141 złotych 36 groszy zgodnie z załącznikiem nr 3a, a wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 2 389 000 zgodnie z załącznikiem nr 3b. Punkt czwarty. Dochody i wydatki związane z realizacją i pierwsze zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami stanowi załącznik nr 4a i 4b. Dwa. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej i środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład stanowi załącznik nr 9. Trzy. Zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr 10. Paragraf trzeci. Deficyt budżetu powiatu w wysokości 23 007 762,42 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 14 893 700 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 7 518 441,32 zł i nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w wysokości 595 621,10 zł. Dwa. Przychody budżetu w wysokości 28 114 062,42 zł. Rozchody w wysokości 5 106 300 zł zgodnie z załącznikiem nr 5. Paragraf czwarty. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego stanowi załącznik nr
6, paragraf 5, zestawienie planowanych dochodów i wydatków z tytułu realizacji dodatkowych zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, dziennik ustaw z 2022 roku, pozycja 583 z późniejszymi zmianami, a dochody w wysokości 57 364,50 zł, wydatki w wysokości 57 364,50 zł zgodnie z załącznikiem 7. Paragraf 6. Ustala się przychody, dochody i wydatki na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z 23 lipca 2020 roku w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych oraz przez jednostki samorządu terytorialnego, Monitor Polski 2022 roku, pozycja 662, i ustawy z 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, dziennych ustaw z 2020 roku, pozycja 568 z późniejszymi zmianami. Pierwsze, przychody w wysokości 336 760,34 zł, dochody na za 2023 rok 5230,53 zł, wydatki w wysokości 341 990,87 zł, stan środków na rachunku bankowym na 31 grudnia 2023 roku 0 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 7. Zmniejsza się rezerwę celową na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń na kwotę 63 544 zł. Rezerwa celowa na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po zmianie wynosi 1 529 160 zł. Paragraf 8. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku urzędowym województwa warmińsko-mazurskiego. Tyle, szanowni państwo, treść uchwały. Myślę, że możemy przejść do głosowania. Wobec tego zadaję tak pytanie. Przepraszam bardzo. Proszę, pan Robert Pająk. Panie przewodniczący, panie starosto. Ja bym panów prosił, może pana starostym bardziej prosił, o wyjaśnienie zapisu w paragrafie 852.02 w dziale wydatki zapisu, który tutaj się znalazł. Pierwsza część jest dla mnie jasna, dopiero dalsza część taka dla mnie troszeczkę niejasna, ale przeczytam całość. Zwiększenie wydatków o dotację celową od wojewody warmińsko-mazurskiego z przeznaczeniem na potrzeby bieżące działalności domów pomocy społecznej w wysokości 6498 zł. I następnie zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników oraz energię elektryczną w wysokości 50 tysięcy zł. I zwiększenie wydatków wypracowane dochody własne w wysokości 37 734 zł oraz przeniesienie między paragrafami. Moje pytanie brzmi do tej pierwszej kwoty 50 tysięcy zwiększenie wydatków, wynagrodzenie pracowników oraz energię elektryczną. Czy to jest po prostu dla jednego domu pomocy społecznej, czy to jest podzielone, wydatki są na kilka domów pomocy społecznej, które są u nas przez utrzymywane. I chodzi mi też o zwiększenie wydatków, wypracowane dochody 37 734 zł. I czego ta kwota dotyczy? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan starosta, tak odpowiada? To znaczy ja oczywiście poproszę tutaj pana z naszego skarbnika o wyjaśnienie tych kwestii. One są stosunkowo łatwe do uzasadnienia, ale poprosimy, żeby pan Arek nam tutaj to wytłumaczył. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan skarbnik. Szanowni państwo radni, kwota zwiększenia w rozdziale 852.02 w domach pomocy społecznej na kwotę 50 tysięcy złotych jest to kwota zwiększenia wydatków na wynagrodzenia dla pracowników oraz na energię elektryczną w Domu Pomocy Społecznej w Bisztynku. Tylko jeden dom pomocy jest tutaj w tej kwocie. Natomiast zwiększenie wydatków o wypracowane dochody jest to w kwocie 37 734. Jest to kwota, którą po prostu domy pomocy społecznej wypracowały ponad swój plan finansowy dodatkowo, więc jakby zwiększają plan dochodów, jak i również plan wydatków o tą samą kwotę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pan radny jeszcze.
Moje pytanie tutaj nie pozostaje tak bez powodu. Rzadko pytam o pewne rzeczy, ale z tego, co jest mi wiadomo, to jest to kwota, mniej więcej taką kwotę brakuje na zakup samochodu dla Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach. I te pieniądze zostały zdjęte z wynagrodzenia pracowniczego, żeby można było spiąć wydatek i zakup dokonać zakupu samochodu. I z tego, co pamiętam, pan starosta w swoim wystąpieniu w telewizji obiecał, że w wyniku pozyskanych 120 tysięcy z funduszu PFRON-u na zakup tego samochodu plus 50 z Orlenu, jeżeli będzie plus wydatki własne, te wypracowane przez Dom Pomocy Społecznej z oszczędności tam w granicach 30 tysięcy złotych i pan starosta powiedział, że jeżeli będzie brakowało tam w granicach 30-40 tysięcy, to my te pieniądze dołożymy. Na chwilę obecną wygląda to tak, że zostały te pieniądze zdjęte z wynagrodzeń pracowniczych. I teraz moje pytanie brzmi, czy pracownicy w grudniu dostaną pełne pensje? Ja raz bardzo rzadko pytam, ale tego po prostu nie mogę pozostawić bez echa, gdyż dochodzą do mnie różne informacje i taką mam pewną informację. Tutaj przed sobą leżą, że wykaz zmian w budżecie na rok 2023, numer zmiany 17 i tak dalej, Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach, wynagrodzenia osobowe pracowników minus 63 478 zł, zakup środków żywności to będzie 27 tysięcy, wydatki na zakup inwestycyjny jednostek budżetowych, czyli z wydatków pracowniczych zostały przeniesione pieniądze na wydatki inwestycyjne 38 478 zł. No tu w szczegółowych kwotach mogą po prostu nie pasować, bo to wiadomo, że się wszystko to poukłada, ale chciałbym po prostu uzyskać odpowiedź, czy w grudniu te pieniądze wrócą do DPS-u na wypłatę wynagrodzeń. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani starosta, czy coś na ten temat albo pan skarbnik? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, zarząd podjął decyzję odnośnie przyznania tych środków na pokrycie tego akurat celu zakupu samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych. Środki te zostaną zwiększone na grudniowej Radzie Powiatu o wnioskowaną kwotę, o te 38 tysięcy, jaka tam była po prostu prośba skierowana do zarządu przez dyrekcję Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach. Dziękuję bardzo za taką odpowiedź. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To znaczy, panie Robercie, nie ma obaw, żeby pracownicy Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach nie otrzymali w grudniu poborów swoich. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Więc nie widzę pytań. Wobec tego możemy przejść do przegłosowania tej uchwały. Wobec tego zadaję Państwu pytanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny? A kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że Rada Powiatu Bartoszyckiego jednogłośnie przyjęła tę uchwałę do realizacji. Jednym wstrzymującym. A, no tak, no, ale przyjęła. Szanowni Państwo, kolejna uchwała to jest w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Bartoszyckiego na lata 23-36. I uchwała ta brzmi w ten sposób. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Wieloletnia prognoza finansowa Powiatu Bartoszyckiego na lata 23-36 po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej po zmianie otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 23-36 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Także zadaję pytanie w tej chwili, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu. No, stwierdzam, że no, też 14 za, 1 wstrzymał się. Także Rada przyjęła tę uchwałę do realizacji. Kolejna uchwała to jest uchwała, która numer
85/396/2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Uchwala się roczny program współpracy Powiatu Bartoszyckiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w artykule 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2023 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. I teraz tak, zadaję pytanie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Rada Powiatu przyjęła tę uchwałę 13 głosami za, a dwie osoby się wstrzymały. Także kolejna uchwała to jest w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale 84/338/2023 roku Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 31 marca 2023 roku w sprawie określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON w 2023 roku. Tu może nie będę czytał już tej uchwały, ona jest nam znana, wobec tego zadaję pytanie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? Dziękuję. Rada Powiatu przyjęła tę uchwałę do realizacji. Kolejna uchwała to jest, proszę Państwa, w sprawie uchwała numer 85/398/2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej. Po odpowiedniej podstawie prawnej Rada Powiatu uchwala, co następuje. Wyraża się zgodę na przyjęcie od wojewody warmińsko-mazurskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie z dnia 11 marca 2022 roku i o obronie ojczyzny dotyczących przeprowadzenia i przygotowania kwalifikacji wojskowej. Upoważnia się Zarząd Powiatu Bartoszyckiego do podpisania stosownego porozumienia z wojewodą warmińsko-mazurskim, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Porozumienie, o którym mowa w ustępie drugim, podpisuje się na czas nieokreślony. Zadania w których mowa w ustępie pierwszym, finansowane będą ze środków przekazywanych przez wojewodę, które zostaną szczegółowo określone w porozumieniu. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I zadaję pytanie, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Kto jest przeciwny, a kto wstrzymał się od głosu? No, Rada Powiatu Bartoszyckiego przyjęła tę uchwałę do realizacji. Kolejna uchwała to jest uchwała numer 85/399/2023 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 24 listopada 2023 roku w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. Na podstawie
odpowiedniej podstawy prawnej. Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje. Określa się rodzaj świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunki i sposoby ich przyznawania. Zgodnie z regulaminem przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat bartoszycki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu i czy uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kto jest za tą uchwałą? Kto jest przeciwny? A kto wstrzymał się od głosu? No i na koniec. Uchwała została przyjęta do realizacji. No i tyle. Wszystkie uchwały zostały już uchwalone. Czy jakieś sprawy różne? Nie ma. Wobec tego, szanowni państwo, w związku z wyczerpaniem porządku obrad, zamykam 85. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego.